Bieg stażysta. Meldunek z misji. Agent Connor Heat w sprawie operacji ochrony Giseli Kalikos. Ostatnie wydarzenia obfitowały w trudne decyzje. Sądzę, że w rządzie jest wtyka. Diego wysyła ludzi do więzienia bez powodu, tylko po to, by ich uciszyć. Musiałem wysłać Eda w niezwykle tajną misję. Eduarda Garcia trzeba zamknąć. Odpowiadam za bezpieczeństwo Giseli. Cały kraj na mnie liczy. Stałeś się niezastąpiony w chronieniu mojej córki. Witamy w Kordobie, sir. Nie byłeś czasem asystentem Giseli Kalikos? Tak jest. Kordobański wróg numer jeden, Azul, wciąż nam grozi. Klucz, powód działań wroga. Gdzie jest naszyjnik? Trzymaj! Ponieważ w przynęcie jest lokalizator, wyląduje tylko w rękach wroga. Co znaczy, że wróg wyląduje w naszych. Nowy plan wszedł w życie. Jaki będzie następny ruch? Agent Heat odmeldowuje się. Co się stało? Moje oko! Biłeś się z kimś? Ale boli! Uraz gałki ocznej, możliwy krwiak w oku. Muszę go zbadać! Nie ruszaj się. Daj mi spojrzeć, daj spojrzeć. Muszę zobaczyć. Co się dzieje? Nie potrzebuję pomocy lekarskiej, doktorze. Muszę wiedzieć, co pan tu naprawdę robi. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Prawda jest taka, że żaden z nas nie powinien tu być. Jestem rządowym agentem w tajnej misji, a pan jest światową sławą. Zgodnie z moją wiedzą, mogę panu ufać. Jestem więźniem. Szycie moich współwięźniów to moja praca. Jeśli nie jesteś ranny, nic nie mogę dla ciebie zrobić. Doktorze Novella, chcę znać tę historię. Chcę coś wiedzieć o tym projekcie Heloiza. Zło znów czai się, wtapia w mroczną noc. Zaufaj mi, gdy przyjaciół brak. Prezydencka córka potrzebuje ochrony. Niebezpieczny wróg grozi atakiem. Jestem Connor Heath i zawsze o czymś takim marzyłem. I teraz mam to naprawdę. Gdy uwierzysz mi, przekonasz się, że potrafię ocalić ci życie, być zawsze przy tobie. Nie ma jak w domu. Caseway 117. Co za cudowne uczucie. A dokładnie jakie? Uczucie, że bandyci zajmują się naszyjnikiem, a nie gonią za mną. To beztroskie uczucie, że nikt mnie nie śledzi, nie obserwuje i nie próbuje porwać. A na co mam ochotę z powodu tego uczucia? No nie wiesz? Mam ochotę na uczczenie tego! Co? O co chodzi? O Kordobę. Ponieważ bandyci są teraz zajęci, to doskonały moment, by na chwilę wyskoczyć do domu. A ja mam randkę z lokalizatorem GPS. Sorki, nie mogę. Możesz, aha. I nie znajdziesz żadnej wymówki. Czekam, aż twój naszyjnik znajdzie się w siedzibie wroga. A gdy to się stanie, pojadę. Dobra, będę w ogrodzie patrzeć, jak trawa rośnie. Ale niedługo. Cześć, tatku. To ja. Chcę cię o coś prosić. Nie do wiary, że twój tata dał mi prezydencki rozkaz udania się na wakacje. Nie narzekaj i jedz swoje mango. Agent Heat i bagaż. Papa! Gisela! Tęskniłam za tobą. Ja jeszcze bardziej. Agencie Heat? Jak zwykle masz wszystko pod kontrolą. Żadna operacja nie jest dla mnie zbyt ciężka. Żałuję tylko, że nie będę mógł z wami spędzić tyle czasu, ile bym chciał. Wiecie, mam takie paskudne przemówienie do napisania. Nie mogę się już doczekać, by je usłyszeć. Ale z tylnych rzędów. Oczywiście. Twoje odwiedziny są ściśle tajne. Jeśli się wyda, że tu jesteś... Connor na pewno zachowa kamienną twarz. Zachowuje się tak bez przerwy? Przez okrągłą dobę, plus nadgodziny. Nie martwcie się o mnie. Resztę dnia spędzę pod kontrolą. I obok basenu. Dobrze, tylko weź ze sobą Connora. Do obrony? Nie, my się tym zajmiemy. Powinien się opalić. Kordoba, kraj dowcipnisiów. Mój osobisty basenie, tęskniłam. Palmy, tęskniłam. Leżaki, tęskniłam. Wrożona głowa. A Paco? Tęskniłaś za Paco i jego radarem do wykrywania tego, co chcesz? Zanim ci się zachce?
Ja... Przestawię tę palmę pół metra w lewo, żebyś mogła się zastanawiać w cieniu. Nie trzeba, Paco, zostaw. Umiem sobie znaleźć cień. I ręcznik też sobie wezmę. I mogę sama się wachlować. Jest niedobrze? Udar? Gorączka? Taki mały okruch w mózgu, od którego zaczyna się bredzić? Paco, ja teraz sama wszystko sobie robię. O. Ja się uczę. Ale dobrze być w domu. Posłuchaj tego. Telefon? Connor, nie baw się telefonem. Spójrz dookoła. Słuchaj. Słyszysz ptaki? One dla nas śpiewają. O tak. Ej, ponuraku, ciesz się. Connor? Wybacz, Gisela, ale robi się gorąco. No, no wiem. Czy to nie piękne? Nie, nie mówię o temperaturze, tylko o naszyjniku. Jest niedobrze, bo... Nie, nie chcę wiedzieć. Przez następne 8 godzin wszystko jest ekstra. Musisz mi powiedzieć, co to jest projekt Heloisa. Niewiele o nim wiem. Proszę, oni zawsze obserwują. Kilka miesięcy siedziałem w izolatce. Nie mogę tam wrócić. Stawką może być życie. Najpierw przepłuczę oko. Heloisa to technologia, którą Azul zamierza otworzyć. Dosłownie. A naszyjnik to klucz? Postaraj się nie ruszać. Ja nic nie wiem o naszyjniku, tylko o dziewczynie. Wszystko kręci się wokół dziewczyny. Możecie go zabrać. Jeszcze jedno, doktorze. Czy to wygląda jak grzybica? Chcę wysłać komuś list. Jak? Tak, zrobię to dla ciebie. A to moje plany na resztę dnia. Lunch zjemy w parku biegusów. Tak. Dobra, idę się przebrać. Jeśli jego nos wciąż będzie tkwił w tym czymś, wezmij chirurga, aby mu go usunął. Żartowałam, Paco. Oczywiście. A, Paco, chodź. Ten pokój tutaj, gdzie on jest? To biuro szefa gabinetu. Diego Ramireza? Samego El Durnante. Muszę chyba skoczyć do kibelka. Pilnuj. A ty dokąd się teraz wybierasz? O, natura wzywa, wysłała mi SMS-a. Tam ci to niepotrzebne. Ale... Dzisiaj jest relaks. Nie podchody, podsłuchy czy podstępne zachowanie. Wiesz, jestem... Znam tę minę, Connor. Dobra. Zaraz wrócę. Gabinet Diego. Departament knucia i zdradzania. Nie potrzebuję GPS-a, żeby wiedzieć, co tam jest. Tak? Tak, jestem już w drodze. Wkrótce. Słuchaj, ja pilnuję mojej części umowy, a ty pilnuj swojej części. Powiem Giseli. Telefon. Nie ma czasu. Dobra, Diego. Wszędzie tam, gdzie ty. Tam i ja. Mnie? Tak. Z małej odległości? Tak. Po co? Bo gdy pojawi się pot, chcę być na to gotowy. Paco, zrób sobie przerwę. Kogo? Na 5 minut przestań pracować. Masz, napij się ze mną. Słyszę twoje słowa, ale one nie mają sensu. Kiedyś byłam dość nieznośna. Ale podczas wyjazdu nauczyłam się dystansu. Mniej zadręczam innych ludzi. Wyluzowuję się. Czy to dziwne? Niepokojące. Ale z czasem nauczę się to akceptować. Gdyby tylko Connor chciał się wyluzować, to byłoby super. Tak, super. Tak w ogóle, to gdzie on się podział?
Jak pan widzi, ja dotrzymuję słowa. Udało mi się samemu dokonać tego, co nie udało się pańskiej armii. Oto oko Kordoby. Klucz. Zapłaćcie mu, ale najpierw upewnijcie się, że klucz działa poprawnie. Otwórzcie sejf. Panowie, projekt Heloisa znajduje się w naszych rękach. Wkrótce znajdą się w nich serca i umysły naszego narodu. Strażnik! Moje proszki! Są już tu? Doktor mówił, że zaraz będą. Twój gryps został przekazany agentowi w terenie. Zniszcz ten dowód. Kot pomarańczowy? To od Eda. Udało mu się wysłać wiadomość. Kot pomarańczowy. Podróż zabroniona. Ufajcie przyjaciołom i rodzinie. Dlaczego się nie udało, panie Ramirez? To pewnie jakiś błąd. Nasz informator mówił, że oko Kordoby otworzy sejf. A jednak nie otworzył. Co? Spróbujcie jeszcze raz! Robicie coś nie tak! A może karmisz nas kłamstwami? Jesteś niekompetentny. Sprzedałeś nam podrabiany towar i poniesiesz karę. Tak, ale tu macie większy problem ode mnie. Brać go! O... Szybko, tu będzie dobrze. Jest bezpiecznie, gabinet taty jest odporny na asteroidy. Muszę znaleźć Conora, coś się stało. Muszę się dowiedzieć, co i jak bardzo jest źle. Mam bardzo złe przeczucia. Jeśli Conor jest w pałacu, znajdę go. Conora nie ma na terenie pałacu. Ale dlaczego on wyszedł i... dlaczego nie dzwonił? Bo jego twarz musiałaby dotknąć twojej ręki? Tak. Paco, skup się. Czy Conor coś ci powiedział, nim wyszedł? Pokazał mi tę dziwną małą mapę z migającą kropką w gabinecie Diego. Powiedziałem, tak, to jest gabinet naczelnego głuptaka. Migająca kropka GPS? Więc Diego ma naszyjnik. To znaczy, że wrogowie mogą być tutaj. On wszystko wie. Panie Hit, cóż, muszę rzec, że pańska obecność jest mi nie na rękę. Wykonuję swoją pracę. Jego praca polega na pilnowaniu małej Kalikos. Gdyby to jej nie dotyczyło, nie byłoby go tu. Wszystko wraca do dziewczyny, prawda? Ona musi być kluczem. Gdzie ona jest? Nie powie ci, ale jeśli chcesz się zrehabilitować, znajdź ją. Szybko. Daj mi broń i ludzi. Bierz, tylko to załatw. A ja posprzątam ten bałaganik. Tak? Co robią z tym hitem? Helikopter? Ha, lepiej on niż ja. Mam nadzieję, że spodoba mu się dawna baza lotnicza. To jego ostatnia wycieczka. Tak, panno Kalikos. Już się robi. Halo? Paco, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Realmente? Inmediatamente. Oh, por supuesto. Irai ahora. Panie Hit. Ej, co się dzieje? Pański transport już jest. Jaki transport? Nie! A jeszcze jedno. Nie Esteban leci. Ma to zrobić ponad górami. Będzie wiedział co. Esteban? Ma to zrobić ponad górami? Co to ma być? Czy mam się, no wiesz, martwić? Tak. Mam się martwić. Thank you.
Nie wiedział, w co się pakuje. Prawie mi go żal. Chłopiec w sytuacji, która go przerasta. Ta góra chyba wyrasta nam na trasie lotu helikoptera. Nie uważasz? Nie uważasz? Mówię! Czekaj! Tutaj powinienem się katapultować i roztrzaskać maszynę z tobą w środku. Ale zamiast tego... zróbmy to! Hola, senior Heat. Mój brat Paco bardzo cię polubił. No, lećmy tam, gdzie jest bezpiecznie. Nie bój się. Mój brat był mistrzem lotnictwa przez 3 lata z rzędu. Wciąż jest moim dłużnikiem, bo mu wyciągnąłem rodzynkę z nosa. Matko, ale mnie nabrałeś. Jak jest po hiszpańsku, muszę zmienić spodnie? Odpręż się i wyluzuj. Nadałem już naszą trasę kontroli lotu. Wieża Cortando? Helikopter Alfa prosi o pozwolenie na lądowanie. Odcięli łączność. Azul pewnie myślał, że już nie wrócimy. Weź nie mów. Odcięli? Panie prezydencie, mamy problem. Niezarejestrowany helikopter leci prosto do pałacu. Nawiązał jakąś łączność? Nie, i w tym problem. To na pewno nie nasza maszyna. Może to jakiś zapaleniec, który się pogubił. Ser, wywiad ma dowód, że maszyna należy do nieprzyjaciół. Skoro nie odpowiada, nie mamy wielkiego wyboru. Zestrzelić. Gotowe. Connor jest bezpieczny z moim bratem. Lecą tu do nas. Co za ulga. Dziękuję, Paco. Będę szczęśliwa, gdy Connor wróci. Co tam się dzieje? Dlaczego biegają? Sprawdzę wieści z pałacu. Nie! No co jest? Dostrzeżono nieprzyjacielski helikopter w naszej przestrzeni powietrznej. Ale to Connor i twój brat. Tak, ale wojsko traktuje poważnie takie sprawy. Gdzie mój tata? Będzie wygłaszał orędzie. W prasowej sali. O rany. Mamy towarzystwo. Za późno. Zaczęła się emisja. Musimy coś zrobić. Mogę wyciągnąć królika z kapelusza, ale nawet ja nie umiem przerwać orędzia do narodu. Nie, ale ja umiem. Co? Chcesz, żeby cały świat wiedział, że tu jesteś? Nie. Udało nam się dzięki niezłomnym wysiłkom mojej córki. Chciałbym tylko, żeby była tu ze mną i mogła przedstawić narodowi... Gisela. Odwołaj atak lotniczy. To bardzo ważne. Odwołać atak. Natychmiast. Hola, todos. Nie mogłam przegapić okazji, by zobaczyć, jak marzenia moich współobywateli wreszcie się spełniają. Co się dzieje? Nie mogę uwierzyć. To eskorta. Agencie Heat, nigdy się tak bardzo nie cieszyłem. Ja też. Niestety, z powodu publicznego wystąpienia mojej córki, musicie oboje już stąd wyjechać. Czy to Paco pomagał ci się za każdym razem wymykać z domu? Podziemne tunele. Wiesz o tunelach? Żartujesz. Kazałem je czyścić dla ciebie. Te amo, papa. Te amo. Opiekuj się nią, agencie Heat. No, teraz mi wybaczcie, muszę uścisnąć parę dłoni. Czekaj! Zanim pójdziesz, musimy ci coś powiedzieć. Ważnego, chodzi nam o Diego. Panie prezydencie, nie chciałbym popędzać, ale... Tak, tak, wiem. Ale to tylko zajmie... Innym razem, córeczko.
Diego, jak nam poszło? Bardzo dobrze. Niespodziewane pojawienie się Giseli podniosło nasze notowania. W sumie wiele osób zainteresowało to, że pojawiła się znikąd. Oby to nie było tak poważne, jak nam się wydaje. Gisela wróciła. Jesteś pełna niespodzianek. Jesteś ukochaną narodu. A co najważniejsze, jesteś kluczem.